Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Realistus i zapraszam was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 1 czerwca 2020 roku. Zapraszam do oglądania. No i doczekaliśmy się. Pełna prezentacja nowej klasy do Black Desert, która już po ujawnieniu pierwszego zdjęcia kilka tygodni temu wywołała wiele emocji. Pozytywnych emocji. Ale do rzeczy. Nowa postać nazywa się Hasashin. Jest to szybki zabójca stylizowany na arabskiego wojownika. Został natchniony przez bogów, dzięki czemu posiada pasywki zwiększające szybkość ruchu. Jego bronią jest Samshir. Potrafi przywołać burze piaskowe, aby uciec z pola walki albo zaskoczyć i zdezorientować przeciwnika. Na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę fajnie. Na pewno będzie to jedna z popularniejszych klas, szczególnie że fani Black Desert są już nudzeni kolejnymi magami i kobietami. Hasashin to spory powiew świeżości w grze. Postać pojawi się na serwerach Black Desert już w lipcu, najpierw w Korei Południowej, potem na konsolach, a następnie w wersji europejskiej. W ostatnim czasie dostajemy coraz więcej informacji z Broken Ranks, co może oznaczać, że premiera gry powoli zbliża się ku końcowi. No i super, bo ileż można czekać? Pierwsze zapowiedzi Broken Ranks pojawiły się w 2015-2016 roku i wciąż nie dostaliśmy pełnej wersji. Nowy gameplay pokazuje, jak wyglądać będą questy w Broken Ranks. Zadania, w ogóle fabuła Broken Ranks ma być rozbudowana i dojrzała. Tutaj rzeczywiście będzie warto czytać dialogi i krok po kroku zagłębiać się w historię. Trudno to jednak potwierdzić na podstawie tak krótkiego filmiku, choć mam nadzieję, że nie skończy się na misjach typu zabij i przynieś. Dobra informacja, Early Access Hunters Arena Legends odbędzie się już na wakacjach. Dzień startu wyznaczono na 15 lipca, chociaż termin może się jeszcze zmienić. Mniej radosną informacją jest to, że Hunters Arena Legends będzie grą buy to play. Wkrótce mamy poznać dokładne kwoty, które będziemy musieli zapłacić za granie w Hunters Arena Legends. Czym jest Hunters Arena Legends? Mówiliśmy o tym wielokrotnie. To dziwne połączenie Battle Royale oraz gry MMORPG. Tylko że ta gra MMORPG trwa około 30 minut. Przez ten czas levelujemy postać, zdobywamy ekwipunek, robimy dungeony, walczymy z bossami itd. Pod koniec czerwca odbędzie się stres test dla użytkowników alfy i closed bety. Ostatnia szansa na sprawdzenie gry za friko. Steamowa premiera Atlantica Online okazała się dużym sukcesem, bo Val of Fae otwierają kolejny serwer. Po to, jak twierdzą, zrobić miejsce dla nowych użytkowników oraz zapewnić wszystkim doskonałe warunki do gry. Atlantica Online to jedna z najbardziej unikatowych MMORPGów na rynku. Zamiast jedną postacią kierujemy całym oddziałem awatarów. Odpowiedni dobór klas to podstawa sukcesu. Czekają was emocjonujące taktyczne walki, które dają ogromnie dużo przyjemności. Poza tym gierka zawiera wszystko to, co pożądana produkcja MMORPG, z dungeonami, raidami i PvP na czele. Pamiętam początkowe emocje na wieść o tym, że powstaje MMO w świecie Magic the Gathering. Pamiętam również to rozczarowanie, gdy okazało się, że to właściwie nie MMO, tylko sieciowy hack and slash action RPG. A potem pamiętam, że większość z was machnęła ręką na Magic Legends, tracąc zainteresowanie. I tutaj przyznaję, że i ja nie jestem wybitnie zaciekawiony tym tytułem. Magic Legends zapowiada się na średniaka, który tymczasowo zapcha lukę w rynku. Ale kto wie, może pierwsze wrażenia będą mylne i faktycznie otrzymamy coś godnego uwagi. Czas pokaże. Niektórzy otrzymają szansę na szybsze przekonanie się, co w trawie piszczy. Deweloperzy podali bowiem, że pierwsze testy rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Na ten miesiąc zapowiedziana została alfa, do której zaproszonych zostanie od 15 do 20 tysięcy graczy. Dotyczy to osób, które zapisały się do testów beta. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news podobał się najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!